Dzień dobry, kochani. Spójrzcie tylko, w jakiej dzisiaj scenerii was witam. Bardzo się cieszę, że w końcu mam takie miejsce, w którym mogę sobie usiąść na spokojnie i coś nagrać. Słuchajcie, mam dzisiaj bardzo fajną rzecz do pokazania. A mianowicie, będzie to unboxing, jak już wiecie, z tytułu. Zobaczcie, jakie wielkie pudło dostałam. Przyszło mi właśnie dzisiaj. Są to buty od polskiej projektantki Izabeli Krzysiek. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku, bo nawet nie wiem tym razem. Także dobierzmy się do tego, zobaczcie, jak to jest zapakowane. Dosyć solidnie. Także mam nożyczki, zabieramy się do pracy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają buty, zapraszam was do oglądania. No kochani, zajmuje to trochę, kurczę, żeby się do nich dobrać. Dobra. Mamy, zaczynamy. Ale wysokie to jest, naprawdę, zobaczcie tylko. O! Spójrzmy. Wiem, że są tutaj buty dla mnie i wiem, że tutaj są buty dla Corneli. I teraz sprawdźmy, jak to wygląda. O, do góry nogami otworzyłam. Ale to takie jest typowe ja. Widzę, że pudełko jest do góry nogami. Dobra, ja chyba odetnę tak z boku, żeby mi było łatwiej. Jejku. One pachną nowością. Pachną nowością. Spójrzcie tylko, jakie piękne. Izabela Krzysiek. Piękne. Wow. Ja uwielbiam takie buty kwiatowe. Uwielbiam, one się tak pięknie prezentują. Spójrzcie tylko sami. Czyż nie są absolutnie obłędne? Sprawdźmy drugiego. Wow. One wszystkie wyglądają inaczej. Są robione na zamówienie. Dla każdego indywidualnie, więc słuchajcie, każdy jest niepowtarzalny, nie ma bata, żebyście z kimś powtórzyli identyczne buty. Piękne są, absolutnie śliczne, wow. Dziękuję ci, Izabela. Następne pudełko wciągamy, znowu do góry nogami, już tak wyszło. O, ale czad, słuchajcie, ale czad. Jacie, wyglądają jak z Władcy Pierścieni, od razu mi się kojarzą z Lembasami. Ale czad, zielony to mój ukochany kolor. Liście. Wow, 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 wow. Spójrzcie tylko. Spójrzcie tylko, jakie piękne buty. Absolutnie przepięknie, sprawdźmy drugie. Spójrzcie tylko, jak wyglądają. Ale czad, możecie mi śmiało zazdrościć. Jakie piękne. A nie tylko możecie mi zazdrościć. Możecie też zamówić sobie takie buty u Izabeli. I na pewno z przyjemnością je dla was uszyję. Jakie są super. Nie chcę używać zbyt intensywnych słów, jeśli chodzi o wyrażenie emocji. Ale są zajebiste. Bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają. Widzę, że tutaj jest dosyć sporo tych pudełek. Raz, wydaje mi się, że są jeszcze trzy. Dobrze, sprawdźmy. Rozetnę do końca. O, wow, jeszcze są trzy, słuchajcie, pudełka. Dobra, otwieramy następne. Następne. Wow, znowu kwiatowe buty. Zobaczcie, jakie piękne. Absolutnie prześliczne, zupełnie w moim stylu. Kwiatowe, pełno kwiatów dookoła, kolorowe. Prześliczne. Spójrzcie tylko. Sprawdźmy drugi. Czad, jak to wygląda przepięknie. Niesamowite. Śliczne są. Mają tutaj do tego taki złoty. Ten materiał w ogóle ma taką złotą nitkę, która pod światło pięknie odblaskuje.
I tu jest przez cały, tak, przez cały wzór tych kwiatów przebija się taka złota nitka. Obłędnie to wygląda. Pokażę Wam te pierwsze buty. Tak wyglądały i te właśnie wyglądają tak. Można je ze sobą mieszać. Te mają trochę mniej kwiatów, mają bardziej takie widoczne tło dookoła nich, a te mają tak właśnie, taki kwiat jest dookoła cały wypełniony kwiatami. Obłęd. Zabierzmy się do następnych. Dobra, słuchajcie, mały problem techniczny, miałam zapchaną kartę, jak się okazuje. Dobra, wracamy do butów. Mam jeszcze dwa pudełka, otwórzmy je razem. Mega jestem ciekawa, jak wyglądają. Te się przewróciły do góry nogami, trochę w środku, ale to nic. Już się poprawiam. I słuchajcie, te są, uwaga, te są krótkie, to nie są takie buty na kostkę, tylko takie pod kostkę. Wyciągnę je, bo one się tutaj, przez to, że właśnie nie mają tej cholewki takiej wysokiej, tam się obracają w pudełku. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest taki sam materiał, jak te buty, które Wam przed chwilą pokazałam. Zobaczcie, ale po prostu absolutny czad, naprawdę. Spójrzcie tylko, jak to wygląda. A tak wyglądają oba buty. No powiedzcie sami, czy nie są unikalne, naprawdę. I ostatnie pudełko. Muszę ściągnąć, o, cały ten papier. Tutaj mamy ostatnie pudełko. U, tu też się poobracały. Więc wyciągnę ten papier, żeby Wam pokazać. Wyglądają tak, są ciemne. Są z tego, są z podobnego materiału jak moje pierwsze kwiatowe buty i właśnie są też krótkie dla Corneli, ale są absolutnie piękne. Zobaczcie tylko, jak to wygląda. Naprawdę tak bardzo, bardzo stylowo. Jak ktoś ma taki unikalny styl, to jest, te buty to jest taki wyraz unikalnego stylu, który jest na pewno odznaczający się od tłumu. Na pewno przyciągnie uwagę, ale takim eleganckim, takim wyszukanym wyróżnieniem się według mnie. No nie uważacie? Te krótkie buty mają w sobie taki specyficzny, specyficzny styl. I te kwiaty do tego. Tak piękne. Bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają. Izabela, bardzo Ci, kochana, dziękuję. Są przepiękne te buty. A Wy, kochani, czym prędzej udajcie się do Izabeli na jej stronę, którą podlinkuję pod tym filmem. I słuchajcie, kontaktujcie się z nią, bo ona robi więcej butów niż tylko kwiatowe, różnego stylu. A jak któreś z tych Wam się podobały, to na pewno będzie bardzo szczęśliwa, żeby je dla Was uszyć. Wiem też, że Izabela robi niestandardowe rozmiary butów, mniejsze lub większe niż te, które można spotkać normalnie w sklepie. Dlatego tym bardziej zachęcam Was do tego, żebyście skontaktowali się z nią, bo jednak buty szyte na miarę to jednak buty szyte na miarę, prawda? Także kochani, jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście zapoznali się z ofertą Izabeli. Izabela, dziękuję Ci, kochanie, za wszystkie te buty i dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Zaglądajcie pod film do opisu i do następnego. Pa!